przedstawimy teraz doświadczenia, które ilustrują zasady zachowania momentu pędu. Pierwsze doświadczenie będzie polegało na tym, że na krzesełku obrotowym usiądzie człowiek i w ręce będzie miał dwie hantle. Te hantle mają dość dużą masę i wyjściowo ręce będzie miał rozłożone, a więc jego moment bezwładności względem osi przechodzącej przez środek obrotu osi tego stołka będzie właśnie bardzo duży. Wtedy, kiedy ręce przyciąga do siebie, moment bezwładności robi się mniejszy. Zauważamy, że w zależności od tego, jak te ręce są daleko od ciała, to albo porusza się szybciej, albo wolniej. Wolniej wtedy, kiedy ręce są z dala, szybciej wtedy, kiedy są bliżej. Jak to wyjaśnimy? Nieprzypadkowo w tym eksperymencie człowiek siedzi na krzesełku obrotowym takim, w którym siły tarcia są bardzo małe. To jest podobna sytuacja jak wtedy, kiedy mamy do czynienia z baletnicą wykonującą piruet albo z łyżwiarzem na lodzie wykonującym piruet. Możemy wówczas założyć, że moment sił zewnętrznych jest równy zero i moment pędu w ruchu obrotowym musi zostać zachowany. A więc wyjściowo mamy taką sytuację, że ręce są rozłożone i moment bezwładności jest wtedy bardzo duży. Jak ręce są złożone, to moment bezwładności jest mniejszy. Jeśli zapiszemy sobie, jak wygląda początkowy moment pędu, no to zgodnie z tym, co wiemy na temat momentu pędu, to jest iloczyn momentu bezwładności i razy prędkość kątowa. Końcowy moment pędu, jak ręce złoży, to jest inny moment bezwładności, mniejszy i inna prędkość kątowa. Jak policzymy sobie, korzystając z zasady zachowania momentu pędu, jak wygląda ta prędkość kątowa po złożeniu rąk, to widzimy, że ze względu na to, że moment bezwładności jest wówczas mniejszy, to prędkość kątowa będzie większa, bo moment bezwładności w pierwszym przypadku jest większy niż w drugim i w związku z tym prędkość kątowa w drugim przypadku będzie większa niż prędkość kątowa w pierwszym przypadku. I z kolei, jeżeli ręce z powrotem zostaną rozłożone, no to oczywiście musi się sytuacja powtórzyć i tak wielokrotnie dzieje się, jak to obserwowaliśmy w doświadczeniu. A więc korzystamy z zasady zachowania momentu pędu. Pokażemy teraz drugie doświadczenie. W tym przypadku człowiek będzie siedział na krzesełku obrotowym i zostanie mu wręczone koło, które obraca się z bardzo dużą prędkością. Zaobserwujemy, co się dzieje wtedy, kiedy podamy to koło. Widzimy, że krzesełko zaczyna się obracać i kierunek obrotu zmienia się wtedy, kiedy zmieniamy oś, położenie osi o 180 stopni. Nie jest łatwo wykonać to doświadczenie, ponieważ jeśli bryła sztywna obraca się wokół ustalonej osi obrotu, to wtedy całkowity moment pędu się nie zmienia i jest ten obrót bardzo stabilny. A więc jak wyjaśnimy sobie to pierwsze zachowanie wtedy, kiedy podajemy koło obracające się z pewną prędkością kątową omega. Wyobraźmy sobie, że mamy koło, które się obraca tak jak na tym rysunku, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wówczas moment pędu to jest wektor, który jest skierowany do góry. I ten moment pędu zostaje wprowadzony do układu wtedy, kiedy człowiekowi podajemy koło rowerowe. W związku z tym w układzie, w którym wyjściowy moment pędu był równy zero, pojawia się moment pędu, który jest skierowany do góry, wektor, który jest skierowany do góry. Dlatego układ musi zareagować w ten sposób, że krzesło razem, ten stołek razem z człowiekiem będzie się obracał w kierunku takim, żeby zniwelować ten moment pędu. A więc pojawi się moment pędu, który będzie miał zwrot przeciwny aniżeli moment pędu ten wyjściowy.
czyli stołek razem z człowiekiem, będzie się obracać w kierunku przeciwnym, aniżeli tutaj obracało się to koło, czyli to byłby ruch w kierunku zgodnym, jeśli założymy, że ten pierwszy był w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Czyli moment pędu człowieka razem ze stołkiem będzie miał zwrot przeciwny. Jeśli skorzystamy z zasady zachowania momentu pędu, to będziemy mogli policzyć, z jaką prędkością kątową będzie się poruszał człowiek razem ze stołkiem, z przyrównania momentów pędu wyjściowego, który jest równy momentowi bezwładności koła razy prędkość kątowa koła i na końcu moment bezwładności człowieka i stołka i prędkość kątowa stołka. Jak przyrównamy do siebie te dwa momenty pędu, to otrzymamy równanie na prędkość kątową dla człowieka i stołka. To jest pierwsza sytuacja, co się stało wtedy, kiedy podaliśmy koło. A teraz co się będzie działo, jeżeli oś obrotu koła będzie zmieniała się o 180 stopni. A więc obracamy koło o 180 stopni, czyli wyjściowo koło obraca się tak jak poprzednio. Wektor momentu pędu jest skierowany do góry i obracamy koło o 180 stopni. Wówczas moment pędu ma nowy kierunek i to jest kierunek w dół. A zatem zmiana wektora momentu pędu jest równa minus L minus L, a więc minus 2L. Czyli całkowity moment pędu zmienił się aż o dwa razy tyle, co moment pędu wyjściowy. I teraz układ musi zareagować w ten sposób, żeby tę zmianę zniwelować, ponieważ nie ma zewnętrznych momentów sił, moment pędu musi być zachowany, czyli musimy wrócić do punktu wyjścia, a zatem krzesło musi się obrócić razem z człowiekiem w ten sposób, żeby pojawił się moment pędu równy 2L, żeby zniwelować tę zmianę, która nastąpiła po obrocie tego koła. A więc jeśli skorzystamy znowu z zasady zachowania momentu pędu, to mamy, że 2 razy L to jest 2 razy moment bezwładności koła i prędkość kątowa koła i po zmianie tej osi obrotu mamy obrót stołka z stołka z człowiekiem o momencie bezwładności I2 i prędkości kątowej omega 2. No i stąd możemy policzyć, jaka jest prędkość kątowa. Ona jest równa 2I1 omega 1 dzielone przez I2. Jeśli porównamy sobie to z poprzednim wynikiem, to widzimy, że ta prędkość kątowa jest większa niż w przypadku, kiedy podawaliśmy tylko koło i zaczynał się ruch. Dziękuję bardzo za uwagę.